Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Boże, 9 listopada roku pańskiego 2020 najczcigodniejszy i najdostojniejszy ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, po uzyskaniu zapewnienia Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, że ze strony Stolicy Apostolskiej nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć proces beatyfikacyjny, powołał Trybunał do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego siostry Wandy Boniszewskiej, członkini zakonu sióstr od aniołów. Trybunał ma następujący skład. Ksiądz Jacek Wiliński, delegat biskupa. Ksiądz Michał Turkowski, promotor sprawiedliwości. Ksiądz Bartłomiej Pergoł, notariusz. Siostra Aleksandra Więcek ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, notariusz pomocniczy. Teraz postulator całego procesu, ksiądz Michał Siennicki, zwróci się do księdza kardynała oraz członków Trybunału z prośbą o rozpoczęcie procesu, a także przedstawi postać Służebnicy Bożej, siostry Wandy Boniszewskiej. Proszę teraz księdza postulatora o zabranie głosu. Wielokrotnie siostra Wanda Boniszewska stawała przed sądami i była przesłuchiwana. Dziś po raz kolejny stawiana jest przed Trybunałem. Stawiana jest przed Trybunałem, który nie chce udowodnić jej winy lub skazać ją na lata więzienia. Trybunał, który dziś się zbiera, ma inne zadanie. Zgodnie z normami prawa kanonicznego, Trybunał w procesie beatyfikacyjnym bada heroiczność cnót służebnicy Bożej. W ostatnich dniach wielokrotnie słyszeliśmy, że do heroiczności nie można nikogo zmusić. Proces, który dziś rozpoczynamy, ma za zadanie ukazać, że heroiczność jest możliwa nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia. Siostra Wanda Boniszewska, mimo niesprawiedliwego skazania na lata sowieckiego więzienia, trwała heroicznie przy Chrystusie, świadcząc o Nim i nosząc na swoim ciele rany Chrystusa. Ofiarując cierpienia za kapłanów, widzimy, jak bardzo aktualne jest to przesłanie i styl życia, jaki prowadziła. Jest potrzebny Kościołowi zarówno wiernym świeckim, osobom konsekrowanym, jak i kapłanom i biskupom, którzy mają stać na straży owczarni Chrystusa. Wanda Boniszewska za nich poświęciła całe swoje życie. Zgodnie ze świadectwem współsióstr i lekarzy, obdarzona była nadzwyczajnymi darami, które będą w czasie procesu podlegać badaniu. Dar stygmatów, a więc nadzwyczajnego upodobnienia się do Chrystusa, który za nas cierpiał i dźwigał nasze grzechy. Siostra Wanda upodabnia się do Chrystusa i wiernie Go naśladuje. Doświadcza obecności Chrystusa i spisuje przesłanie, które Chrystus jej powierzył. Ono również będzie obiektem badań i postępowania procesowego. Mówiąc o siostrze Wandzie Boniszewskiej,
należy wspomnieć o jej kierowniku duchowym i powierniku, księdzu profesorze Janie Pryszmoncie. Kilka dni temu, dokładnie 2 listopada, przypadała 13. rocznica jego śmierci, a dziś wypada rocznica jego pogrzebu. Ten kapłan, wiernie oddany Kościołowi, ukazuje, jak ważny w rozwoju duchowym jest dobry spowiednik i dojrzały kierownik duchowy. Siostra Wanda Boniszewska wielokrotnie w swoim dzienniku duchowym zapisuje, że bez kierownika duchowego i spowiednika niewiele mogłaby zrobić z otrzymanymi darami. Ufam, że proces beatyfikacyjny będzie okazją, by ukazać ten niezwykle ważny aspekt i rzeczywistość Kościoła. Jan Paweł II na początku 2001 roku ogłosił Novo Millennio in Unte, trzecie milenium nadeszło. Zostawił nas ze słowami: trzeba na nowo odkryć tajemnicę powszechnego powołania do świętości, o którym mówi 5 rozdział Lumen Gentium. Dar świętości obiektywnej, zapisuje Jan Paweł II, zostaje ofiarowany każdemu człowiekowi. Dar jednak staje się z kolei zadaniem, któremu winno być podporządkowane całe życie. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, jak czytamy w liście do Tesaloniczan. To zadanie nie dotyczy tylko niektórych ochrzczonych. Wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałej miłości. Sobór wyjaśnił, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swojego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym geniuszom świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania. Proces beatyfikacyjny chce pokazać nadprzyrodzoność i nadzwyczajność siostry Wandy Boniszewskiej, ale chcą ją ukazać jako przykład, który pobudza nas w naszej drodze do świętości. Taki styl życia i takie pragnienie świętości były właściwe dla siostry Wandy Boniszewskiej. Dziś za ten właśnie styl życia i za opinię świętości, którą cieszy się wśród wiernych, staje po raz kolejny przed Trybunałem, który ma za zadanie szukać dowodów jej świętości. Jako postulator, mianowany przez przełożoną generalną sióstr od aniołów, matkę Marię Piątkowską, zwracam się do czcigodnego księdza kardynała, metropolity warszawskiego, by jako najwyższy sędzia w swojej diecezji przyjął i przez swojego delegata, czcigodnego księdza doktora Jacka Wilińskiego, poprowadził proces badający heroiczność cnót i famę świętości siostry Wandy Boniszewskiej, stygmatyczki i mistyczki. Księże kardynale, proszę Cię, byś tą prośbę przyjął na większą chwałę Boga, dla zbawienia ludzi oraz by ukazać Kościołowi drogę do świętości. Teraz nastąpi zaprzysiężenie Trybunału. Proszę wszystkich o powstanie i proszę o złożenie przysięgi księdza kardynała, a następnie przysięgę złoży delegat księdza kardynała, promotor sprawiedliwości, notariusz, a także notariusz pomocniczy i postulator procesu siostry Wandy. In nomine Domini. Ego Casimirus Cardinalis Nitsch, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis, in processu canonizationis Serve Dei Wandy Boniszewska, jurom me, quasi personalis acceptatione posthabita, fideliter diligeliter in pleturum magnus tibi commissum, secretum servatum, tam de interrogatibus, quam de testis depositionis, ac de is cum
nomine locutorum acceptis tribunalis officialibus. Dona cuius generis occasione processus oblata non accepturum sic me Deus adiuvet. W języku polskim ja, kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskupus warszawski, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie, zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmuję i nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji prowadzonego procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz dr Jacek Wiliński, delegat biskupa, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelkie wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji prowadzonego procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Michał Turkowski, delegat, promotor sprawiedliwości, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji prowadzonego procesu. Tak mi dopomóż Bóg. W imię Boże, ja, ksiądz Bartłomiej Pergą, notariusz, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę spełniał powierzone mi zadanie. Zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówił z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji prowadzonego procesu. Tak mi dopomóż Bóg. Ja, siostra Aleksandra Więcek, notariusz pomocniczy, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniała powierzone mi zadanie.
zachowam w tajemnicy zeznania świadków i nie będę o nich mówiła z nikim, za wyjątkiem członków Trybunału wyznaczonych do tego procesu. Wreszcie, że nie przyjmę żadnego rodzaju darów ofiarowanych z okazji prowadzonego procesu. Tak mi dopomóż Bóg. Ja, ksiądz doktor Michał Siennicki, pallotyn, postulator wyznaczony na ten urząd przez przełożoną generalną sióstr od aniołów, Matkę Marię Piątkowską i potwierdzony przez metropolitę warszawskiego, jego eminencję księdza kardynała Kazimierza Nycza, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej siostry Wandy Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał powierzone mi zadanie. Będę respektował wolność świadków, że w niczym nie naruszę prawdy i zawsze dochowam tajemnicy. Tak mi dopomóż Bóg. Możemy teraz usiąść. Nastąpi teraz podpisanie złożonej przysięgi przez księdza kardynała, przez tych, którzy tę przysięgę złożyli, czyli członków Trybunału, a jednocześnie ksiądz kardynał członkom Trybunału wręczy dekrety powołujące ich na ten urząd. Parę zdań refleksji do tego, co już zostało powiedziane i w tekstach, ale także w słowie postulatora na początku. Stajemy, uczestnicząc w początku, otwarciu procesu beatyfikacyjnego
siostry Wandy, stajemy wobec świętości. Nie będziemy rozważać dokładnie i szczegółowo, czym jest świętość w Kościele katolickim, czym jest świętość w ogóle, ale odwołując się do słów Pisma Świętego, powiemy i przypomnimy sobie, że świętym jest przede wszystkim Bóg. Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Jego wyznajemy, do Niego idziemy, z Nim się spotykamy, o Nim mówimy święty. I chcemy się upodabniać na miarę możliwości grzesznego człowieka do świętości Boga. Bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały, mówi Pan Jezus, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty jest Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, które powołał dla zbawienia wszystkich ludzi, którego On jest głową. On święty jest źródłem świętości Kościoła i dlatego z całą świadomością, że Kościół jest święty, a składa się z grzeszników, możemy mówić w każdym credo, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Tak się składa, że dzisiaj oprócz wszystkich okoliczności jubileuszowych, terminowych, związanych z postulatorem i z życiem siostry Wandy, jest także święto rocznicy poświęcenia konsekracji Bazyliki na Lateranie. I wszyscy, którzy już uczestniczyli czy odprawiali mszę świętą, pamiętają te wszystkie słowa, które Bóg nam mówił dzisiaj o świętości w ogóle, ale zwłaszcza o świętości Kościoła. A trzeba te słowa ciągle dzisiaj przypominać, żeby nie zwątpić w świętość Kościoła. Ten nawał informacji, nawał rozmaitych sytuacji w Kościele w ogóle i w Kościele w Polsce eksponowanych przez media, skądinąd słusznych i usprawiedliwionych, może sprawić, że przestaniemy wierzyć w to, że Kościół jest święty. Dlatego warto słuchać tych słów świętego Pawła, który mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią i Duch Święty w was mieszka? Człowiek jest świątynią Ducha Świętego i Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, składający się z ludzi słabych, grzesznych, dążących do świętości, przecież świętość nie jest niczym innym, jak nieustannym zjednoczeniem i związaniem się ze świętością Pana Boga. Więc ta świętość jest odpowiedzią, ta nasza droga do świętości jest odpowiedzią na to wszystko, co jest w Kościele słabe i grzeszne i wymaga niejednorazowego, wymaga stałego nawrócenia. Ale jakże są przejmujące te słowa, które dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu. Trzeba w to nie tylko wierzyć i uwierzyć ciągle na nowo, ale trzeba ciągle dawać świadectwem swojego życia, swoim powołaniem do świętości, odpowiedzią w swoim życiowym powołaniu, czy to jest powołanie zakonnicy, czy to jest powołanie księdza, czy matki w rodzinie, ojca, czy człowieka starego, czy człowieka młodego, dawać świadectwem życia odpowiedź na pytanie, że Bóg jest w jego wnętrzu, wnętrzu tego Kościoła, który stanowimy, Kościoła, którym jesteśmy. I dopiero w tym momencie, na zakończenie, wróćmy do siostry Wandy. Powiem troszkę na przekór, że ona nie jest, czy nie będzie beatyfikowana, a wierzymy, że będzie, bo przecież po to rozpoczynamy ten proces, za to, że była mistyczką i za to, że była stygmatyczką. W procesie będziemy udowadniać heroiczność jej cnót, tych teologalnych i tych moralnych, jedna po drugiej. Natomiast w przypadku mistyczki, w przypadku charyzmatyczki, czy w przypadku osoby, która ma charyzmaty, ale ma także znaki na swoim ciele,
związku szczególnego z Chrystusem. To są znaki, które nam pomagają, ale przede wszystkim jej pomagały do tego, żeby iść drogą zjednoczenia z Bogiem. Jej mistycyzm i to wszystko, co w procesie będzie sprawdzane i udowadniane, są znakiem, że była zjednoczona z Bogiem w sposób wyjątkowy, szczególny, taki, który się nie zdarza zwykłemu człowiekowi, nie zdarza się często. I to w sensie znaku, właśnie tego znaku mistycyzmu, jej będzie bardzo pomocne w tym procesie, ale to nie jest to najważniejsze, co chcemy udowodnić i w tym procesie i będziemy udowadniać przez te najbliższe miesiące, da Bóg może, także będą to lata, żebyśmy udowadniali właśnie tę jej odpowiedź w życiu jej codziennym, zakonnym, osobistym, praktykowaniu cnót wszystkich. Będziemy tę heroiczność cnót udowadniać. Także to, że miała na swoim ciele te znaki, które niektórym, tak jak świętemu Franciszkowi czy ojcu Pio, daje Pan Bóg w miejscu Chrystusowych ran. I to, że to powodowało w jej cierpieniu i przypominało, nie tylko przypominało o cierpieniu Chrystusa, ale było dla niej cierpieniem, które ona potrafiła z Chrystusowym cierpieniem łączyć, także będzie znakiem pomagającym w tym, co chcemy udowodnić w tym procesie po to, żeby Kościół mógł niektórych spośród ludzi, bo wierzymy, że tak jak to mówiliśmy w uroczystość wszystkich świętych, wiemy i wierzymy, wiemy wiarą, że liczba tych świętych, niektóre Kościół nigdy nie beatyfikował i nie będzie beatyfikował, jest rzeszą niezliczoną, tak jak mówi Apokalipsa, i oni są święci, ale niektórych jako wzory, jako przykłady chce Kościół pokazywać całemu Kościołowi i światu. I wierzymy gorąco, że siostra Wanda taką błogosławioną, da Bóg kiedyś świętą, także będzie, żeby mogła być pokazana temu dzisiejszemu światu. Tak jak to zawołanie, o którym mówiłem, Kościół nie zginie, bo Bóg jest w jego wnętrzu. Jakże ono jest potrzebne, ale nie tylko, żeby się pocieszać, jakoś to będzie z Kościołem, ale po to, żeby dawać wyraz, świadectwo życiem właśnie temu, że Bóg jest w wnętrzu Kościoła, że Jezus jest głową tego swojego mistycznego ciała, którym my jesteśmy. On jest święty, ale nie tylko chce być święty świętością swojego założyciela, ale chce być święty także świętością swoich członków. Proszę teraz o zabranie głosu i wystąpienie siostry Marii Piątkowskiej ze zgromadzenia sióstr Daniołów, matki generalnej tego zgromadzenia. Eminencjo, czcigodny księże kardynale, sługa Boży arcybiskup Wincenty Kluczyński, zakładając w 1889 roku w Wilnie Zgromadzenie Sióstr Daniołów jako jeden z istotnych rysów naszej misji, wskazał siostrzaną obecność przy aniołach ziemi, czyli kapłanach. Chciał, żebyśmy z nimi współpracowały, współcierpiały i współ się modliły. Siostra Wanda Boniszewska otrzymała od Boga łaskę realizowania tego charyzmatu w sposób szczególny. Prowadząc życie ukryte i pragnąc do końca pozostać nieznaną, ofiarowała swe cierpienia za kapłanów i osoby konsekrowane. Było jej dane odczuwać ból męki Chrystusa, a także ogromną tęsknotę Jezusa ukrytego w Eucharystii. Przyjmowała to wszystko w całkowitej wolności, odwzajemniając miłość najukochańszego, jak lubiła zwracać się do swego oblubieńca. Dzięki dawanemu przez nią w sowieckich łagrach świadectwu wiary i życia,
nawracali się jej prześladowcy. Jezus, zwracając się do niej, nazywał ją iskrą dla kapłanów, która nigdy nie zgaśnie, i własnością nieba. W ciągu 17 lat, które upłynęły od jej śmierci, stała się ona bardziej znana, a wiele osób w swoich prywatnych modlitwach prosi ją o pomoc i wstawiennictwo. Podobnie jak za jej życia, tak i teraz, szczególne wsparcie otrzymują kapłani. Jako zgromadzenie mamy świadomość, że dzisiejsza sesja rozpoczynająca proces służebnicy Bożej siostry Wandy jest ogromną radością dla wielu osób głęboko przekonanych o jej świętości. Dlatego z całego serca wyrażam wdzięczność księdzu kardynałowi za podjęcie tego wyzwania, pięknego, potrzebnego, a zarazem wymagającego. Jednocześnie pragnę zapewnić Waszą Eminencję, członków Trybunału, księdza postulatora i wszystkich, którzy angażują się w prace procesowe, o naszej siostrzanej modlitwie, duchowym wsparciu i gotowości współdziałania. Dziękuję za to, co już się dokonało. Dzięki otwartości każdego z Was, drodzy kapłani, na prowadzenie przez Ducha Świętego. I ufam, że ten błogosławiony czas pochylania się nad życiem siostry Wandy przyczyni się do ożywienia charyzmatu naszego zgromadzenia, pozwoli w nowym świetle odczytać naszą misję. Niech ten czas owocuje także umocnieniem dla kapłanów i błogosławieństwem dla całego Kościoła powszechnego. Niech wszystko wypełnia się dla większej chwały Boga i zbawienia dusz. Na koniec tej pierwszej sesji proszę, aby ksiądz kardynał poprowadził, przewodniczył modlitwie końcowej, modlitwie o beatyfikację siostry Wandy Boniszewskiej, a na koniec udzielił całemu zgromadzeniu pasterskiego błogosławieństwa. Módlmy się. Boże, który służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze zgromadzenia sióstr od aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestniczenia w męce Twojego Syna i składania w ofierze swojego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić łaski, o którą pokornie prosimy. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.